Witam serdecznie zebranych. Chcę przedstawić, to znaczy chyba pana Stanisława Michalkiewicza przedstawiać tutaj nie trzeba, znany kontrowersyjny, jak się okazało, mówca. W tej chwili właśnie gościł u nas w Sosnowcu. Bardzo serdecznie witam gości. Yy, przy okazji yy, chcę zaoferować bardzo dobre napoje w barze, do których serdecznie Państwa zapraszam. I Pan Stanisław będzie mówił o polityce zagranicznej, yy, no głównie naszego związanego z naszą Polską. Dziękuję. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Przepraszam za te tutaj zawirowanie, ale to tak w ostatniej chwili, godzina się zmieniła. Dziękuję Państwu za obecność. No i od razu przejdę do rzeczy. Tematem tego słowa wstępnego, które jest wstępem do rozmowy jest Polska na tle polityki światowej, bo to Chodzi o pokazanie, w jaki sposób wydarzenia zachodzące na najwyższej albo wyższej półce polityki światowej przekładają się na sytuację w Polsce. No i co z tego wynika? Dzięki temu poznaniu tego mechanizmu, w jaki sposób te wydarzenia zachodzące w świecie przekładają się na sytuację w Polsce, będziemy mogli lepiej zrozumieć, co się stało i co się może stać w najbliższych dniach, bo wygląda na to, że coś się stanie. Proszę Państwa, żeby lepiej poznać ten mechanizm, musimy cofnąć się w czasie do 17 września. 2009 roku, kiedy to prezydent Stanów Zjednoczonych, ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych, Barack Obama, Dokonał słynnego resetu w stosunkach amerykańsko-rosyjskich. Ten reset polegał na tym, że prezydent Obama wycofał Stany Zjednoczone z aktywnej polityki w Europie Środkowo-Wschodniej, co wytworzyło efekt politycznej próżni, którą natychmiast wypełnili strategiczni partnerzy, to znaczy Niemcy i Rosja. Dlaczego prezydent Obama dokonał tego resetu? No to tego nie wiemy, bo on się nam nie zwierzał, ale warto przypomnieć wydarzenia, które poprzedzały te decyzje prezydenta Obamy. Otóż miesiąc wcześniej odbyło się spotkanie izraelskiego prezydenta Szymona Peresa z rosyjskim prezydentem, Dmitrem Miedwiediewem w Soczi. No i z tego spotkania nie ukazał się żaden komunikat, ale. Prezydent Peres wypowiedział się dla jednej z izraelskich gazet, o czym tam rozmawiali, no i ujawnił, że złożył prezydentowi Miedwiediewowi dwie obietnice. Pierwszą, że Izrael nie uderzy na Iran, no to dotrzymał do, do dzisiejszego dnia, nie uderzył. A drugą, że on, to znaczy prezydent Peres, namówi prezydenta. Obamę do wycofania elementów tarczy antyrakietowej ze środkowej Europy. No, i chyba go namówił, bo miesiąc później, bo to spotkanie w Soczi miało miejsce 18 sierpnia 2009 roku, a 17 września 2009 roku, prezydent Obama nie tylko wycofał elementy tej tarczy antyrakietowej, ale w ogóle wycofał Stany Zjednoczone z aktywnej polityki w tej części Europy. No, i tak jak mówiłem, wytworzyło to efekt politycznej próżni, którą natychmiast wypełnili strategiczni partnerzy no i y, od razu się to zaczęło przekładać na sytuację i wewnętrzną i zewnętrzną w Polski jeszcze nie ucichły echa Decyzji, decyzji prezydenta Obamy, a już z klasztoru świętego Niła w Rosji przybyła na jasną górę delegacja zakonników prawosławnych, którzy poprosili, żeby dać im, podarować im kopię cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Oni ten obraz zawiozą do Rosji, umieszczą w sanktuarium, otoczą kultem. No i ta prośba została spełniona, co zapoczątkowało serię wzajemnych Wizyt tego typu, połączonych z wymianami świętych obrazów. Rosjanie przywozili swoje do Polski, nasze delegacje zawoziły nasze święte obrazy do Rosji. Krótko mówiąc, Rozpoczęła się w stosunkach polsko-rosyjskich epoka dyplomacji ikonowej. Ja to nazywam dyplomacją ikonową, przez analogię do dyplomacji ping-pongowej, jaka miała miejsce w stosunkach chińsko-amerykańskich w pierwszej połowie lat 70. Otóż w pierwszej połowie lat 70 Stany Zjednoczone nie miały z Chinami kontynentalnymi, oczywiście, żadnych stosunków, a trzeba było jakoś zakończyć wojnę w Wietnamie. Bez porozumienia się z Chinami było to niepodobieństwem. W związku z tym, no ale jak tu się porozumieć, kiedy nie ma stosunków w, w między takimi mocarstwami, to bardzo się liczą kwestie prestiżowe, nikt nie może utracić twarzy. No a ten, kto pierwszy zacznie, to ryzykuje, że utraci prestiż. Więc rada w radę uradzono, że do Pekinu poleci y, drużyna tenisa stołowego amerykańska drużyna tenisa stołowego. No i tam to byli sportowcy, ale no, trzeba było ich odebrać z lotniska, zawieźć do hotelu, ktoś tam się nie miło pokazać, im chiński mur, no, mówiąc od takich zaczęło się od tego, a potem doszło aż do nawiązania stosunków dyplomatycznych. Prezydent Nixon przyleciał do Pekinu, wojna w Wietnamie została zakończona, no i później ten cały proces, który do tego doprowadził, nazwano dyplomacją ping-pongową od tych właśnie sportowców, Ping-pongistów, którzy piersi te lody przeamali. Więc tutaj dyplomacja ikonowa bo od tych świętych obrazów. No i ta dyplomacja ikonowa została uwieńczona spektakularnym wydarzeniem. W sierpniu 2012 roku przyjechał do Warszawy Jego świątobliwość patriarcha Moskwy i Wszechrusi Cyryl i z Jego ekscelencją arcybiskupem Józefem Michalikiem, ówczesnym przewodniczącym konferencji. Episkopatu Polski podpisał na Zamku Królewskim deklarację o pojednaniu między narodami polskim i rosyjskim. Bardzo ważna deklaracja. Chciałbym zwrócić uwagę na trzy takie aspekty tej sprawy. Otóż, po pierwsze, deklaracja o pojednaniu między narodami polskim i rosyjskim, a więc, tak. Polityczna deklaracja została podpisana przez dwóch przedstawicieli kościołów Cerkwi Prawosławnej i Kościoła Katolickiego. A chociaż ani wtedy, ani dzisiaj nie brakuje u nas płomiennych szermierzy y, konstytucyjnej zasady rozdziału Kościoła od państwa, to żaden nie ośmielił się powiedzieć ani słowa protestu. Nawet pan Palikot siedział, jakby go zamurowało. Widocznie wiedział, jakie potężne moce są tu zaangażowane, że jak który piśnie, to one mu natychmiast przypomną, skąd mu wyrastają nogi. Więc siedział jak mysz pod miotłą. Druga sprawa to jest samo pojednanie. No, pojednanie ma charakter dwustronny, nie wystarczy, że my się pojednamy z Rosjanami, a Rosjanie, bo jak Rosjanie z nami nie, no to nie ma pojednania, jeszcze Rosjanie się muszą z nami pojednać. A nie trzeba specjalnie Rosjan znać, żeby wiedzieć, że oni się pojednają z nami na swoich warunkach, a nie na naszych. A na jakich? A no, jeden warunek to jest taki konieczny, mianowicie my mamy uznać, Yy, yy, znaczy mamy przyjąć do wiadomości status bliskiej zagranicy. W rosyjskiej retoryce politycznej to jest, oznacza taką niby niezależność, ale jesteście do, niezależni, ale się nas słuchacie. To jest status bliskiej zagranicy. Yy, no i trzecia, wreszcie, sprawa. Rosjanie nie mają do nas żadnego interesu innego od XVIII wieku. Co prawda, brzmi to trochę niewiarygodnie, bo na przestrzeni tego okresu, od XVIII wieku do dzisiaj, to stosunki polsko-rosyjskie obfitowały w momenty dramatyczne, ba, w tragiczne, ale to rzeczywiście tak było. Ale to wynikało stąd, że Rosjanie raz przyciskają nas do swojego serca mocniej. Jak tak mocno nas przycisną, to my nawet oddechu nie możemy złapać, a jak tak słabiej nas przyciskają, no to my myślimy, że jesteśmy tam wolni, niepodlegli, że wszystko możemy i tak dalej. No to takie są te. I wreszcie trzecia sprawa. Arcybiskup Michalik w wypowiedzi dla jednej z gazet powiedział, że na tym etapie nie mogliśmy tego nie uczynić. To znaczy, że miał świadomość, że jesteśmy w jakimś etapie, który to etap ma swoje nieubłagane konieczności. Co to za etap? Otóż 19 listopada 2010 roku rozpoczął się w Lizbonie dwudniowy szczyt NATO. I na tym dwudniowym szczycie NATO drugiego dnia, czyli 20 listopada, zostało proklamowane strategiczne partnerstwo NATO-Rosja. Proklamowanie strategicznego partnerstwa NATO-Rosja oznaczało zakończenie bardzo rozciągniętego w czasie procesu Ustanawiania nowego porządku politycznego w Europie, który ostatecznie zastąpiłby porządek jałtański, który stracił aktualność. Erozja politycznego porządku jałtańskiego rozpoczęła się od roku 80, dała się zauważyć od roku 80. I cały czas postępowała, i ta postępująca erozja porządku jałtańskiego skłoniła przywódców sowieckich do postawienia sobie pytania: co oni w tej sytuacji powinni zrobić? Czy bronić tego porządku jałtańskiego za wszelką cenę, ale tu nie wiadomo, jak wysoka okaże się ta cena, a przede wszystkim, czy ta obrona będzie skuteczna, czy też wykonać manewr ucieczki do przodu. I kiedy sekretarzem generalnym Sowieckiej Partii został Michał Gorbaczow, Związek Sowiecki zdecydował się na wykonanie manewru ucieczki do przodu. W marcu 1985 roku na spotkaniu w Genewie Michał Gorbaczow zaproponował prezydentowi Reaganowi podpisanie traktatu rozbrojeniowego, co uznane było przez ówczesnych komentatorów za wywieszenie przez Sowieciarzy białej flagi. Na znak, że uznają się za pokonanych w zimnej wojnie. Częściowo tak rzeczywiście było, ale y, sens y, mich, propozycji Michała Gorbaczowa był zdecydowanie głębszy. Otóż to właśnie był manewr ucieczki do przodu polegający na tym, że zamiast bronić do upadłego, politycznego porządku jałtańskiego, rozsądniej będzie zaproponować stronie amerykańskiej. Wspólne ustanowienie nowego porządku politycznego, który zastąpiłby ten rozsypujący się porządek jałtański. Jeżeli strona amerykańska przyjmie ofertę, no to świetnie, to tego nowego porządku nie trzeba będzie przed nikim bronić, bo nikt go nie będzie atakował. No i świetnie, bardzo dobrze, bo to się zaoszczędzi mnóstwo energii, które będzie można skierować na inne cele. I propozycja została przyjęta, oferta została przyjęta przez stronę amerykańską, czego dowodem pośrednim były cykliczne, doroczne spotkania obydwu przywódców. Następne takie spotkanie odbyło się w 86 roku w Reykjaviku. Kolejne spotkanie w 87 roku w Waszyngtonie, w 88 roku, następne w Moskwie i w roku 89, kiedy zmienił się prezydent Stanów Zjednoczonych, nowy prezydent Stanów Zjednoczonych kontynuował ten proces. Mówię o Jerzym Buszu starszym. Przyjmując Michała Gorbaczowa na Morzu Śródziemnym, na amerykańskim okręcie wojennym. I podczas każdego z tych spotkań kształt przyszłego porządku politycznego był stopniowo konkretyzowany, bo to nie była decyzja jednorazowa, tylko rozciągnięty w czasie proces. Trzeba było bardzo wiele szczegółów ustalić. No, ale sama. Już po spotkaniu w Reykjaviku okazało się, że istotnym elementem tego nowego porządku politycznego będzie ewakuacja Imperium Sowieckiego ze środkowej Europy. Jeszcze Imperium się nie, we, nie ewakuowało, to była tylko zapowiedź. Ale sama zapowiedź ewakuacji takiej spowodowała efekt politycznej próżni w środkowej Europie. Natychmiast to się zaczęło przekładać na sytuację wewnętrzną państw socjalistycznych. Ze środkowej Europy, między innymi w Polsce. Jak Państwo pamiętacie, jeszcze w 1986 roku socjalizm jest najlepszym ustrojem na świecie, ze Związkiem Radzieckim na czele, ale już wokół przedsiębiorstw państwowych zaczynają się pojawiać spółki nomenklaturowe. O co chodzi? Ano, jeżeli Sowieciarze się wycofają ze środkowej Europy prędzej czy później, to ten ustrój, jakiego świat nie widział, nie przetrwa ani dnia dłużej, chociażby dlatego, że nikt już nie da na to pieniędzy. A w nowym ustroju jakikolwiek by on nie był, jakkolwiek by się nie nazywał, to na pewno już się nie będzie liczyła znajomość Marksa i Engelsa na wyrywki, tylko będzie się liczył stan posiadania. No to trzeba ten stan posiadania zawczasu sobie zapewnić, żeby w nowych warunkach ustrojowych zająć odpowiednią pozycję społeczną i polityczną. I spółki nomenklaturowe to był taki sposób na zajęcie tej, na zgromadzenie tego stanu posiadania. No jak tu zgromadzić stan posiadania, kiedy nie ma żadnego innego majątku jak państwowy? A no to trzeba zacząć rozgrabiać majątek państwowy pod osłoną surowych praw stanu wojennego. Typowa spółka nomenklaturowa. W ogóle warto przypomnieć, o co chodzi, ten, co to znaczył ten przymiotnik. Otóż za komuny było tak, że obsadzenie pewnych stanowisk w państwie wymagało decyzji Komitetu Centralnego Partii. Podobnie było na szczeblu wojewódzkim, aż do szczebla gminnego włącznie. I w partyjnym żargonie to się nazywało, że te stanowiska są w nomenklaturze Komitetu Centralnego, Wojewódzkiego, Gminnego itd. I ludzi, którzy takie stanowiska zajmowali albo byli zaliczeni do rezerwy kadrowej, nazywano nomenklaturą. Nomenklatura to było nic innego jak środowisko władzy. I spółki były nomenklaturowe. Dlatego, że nie każdy mógł wziąć w nich udział, o tak przyjść sobie z ulicy i tam się podłączyć, tylko to było zarezerwowane dla nomenklatury, dla środowiska władzy. Ciekawe, że to nie był warunek prawny, tylko taki się wytworzył, bo te spółki funkcjonowały na podstawie prawnej. Przedwojennego kodeksu handlowego z 1934 roku, który obowiązywał przez cały okres PRL-u ze względu na potrzeby handlu zagranicznego, zwłaszcza z Zachodem, bo ci partnerzy handlowi to nie, nie wyobrażali sobie, że można z państwem handlować i co państwo podać do sądu w razie, no to im się nie mieściło w głowie. Więc, żeby im ułatwić sytuację, to centrale handlu zagranicznego, które były państwowe, Miały prawną formę spółek prawa handlowego. I to właśnie dlatego był potrzebny ten kodeks. To rodziło inne nieporozumienia. Pamiętam, jak byłem we Francji, to jeden Francuz mnie tak mówił: No, jak to mówić? Jaki to, jaki to u was tam socjalizm? Jest? Tu nie a żadnego socjalizmu. Mówi, była taka centrala handlu zagranicznego Polimex CECOP. I ten Francuz myślał, że Cekop to jest nazwisko. I mówi, Mr. Czekop robi takie tu interesy, to jakie tu są? O takie to były nieporozumienia. Proszę Państwa, więc spółki nomenklaturowe. Jak działała typowa spółka nomenklaturowa? Ano z jednej strony monopolizowała zaopatrzenie Państwowego Przedsiębiorstwa we wszystko, co tam potrzebne do produkcji, a z drugiej strony, Przechwytywała sprzedaż wyrobów gotowych tego przedsiębiorstwa. W związku z tym w samym przedsiębiorstwie pozostawało trochę dymu, i załoga, która nawet jak wiedziała, co się dzieje, no to surowe prawa stanu wojennego nikogo nie zachęcały do spyskowania, raczej do trzymania języka za zębami. Zresztą spółki nomenklaturowe to była jedna z form, i to dla szczebla średniego, bo dla wyższego to były lepsze konfitury. No podam przykład jednej. Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. Pod koniec lat 80. rząd wpadł na pomysł dokonania nielegalnej operacji skupienia polskich weksli na międzynarodowym rynku finansowym. Nielegalnej operacji, bo takich rzeczy nie wolno robić. No i państwo wyłożyło na ten cel miliard siedemset milionów dolarów. Przypomnę, że. Pod koniec lat 80 miesięczna pensja w Polsce stanowiła równowartość 20 dolarów, a dobra 30 dolarów. A tu miliard 700 milionów dolarów i te długi wykupiono, a jakże, ale tylko za 60 milionów dolarów, a reszta, czyli miliard 640 milionów gdzieś się rozesło. No nie można powiedzieć, że bez śladu, bo mnóstwo starych rodzin powstało dzięki temu, to Państwo wiecie, z samego kurzu, jaki się podnosi przy przeliczaniu takich pieniędzy, to już wielkie fortuny można wykroić, a cóż dopiero z samych pieniędzy. Więc uwłaszczenie nomenklatury, bo tak to się nazywało, uwłaszczenie nomenklatury to był jeden z dwóch takich systemowych nurtów przygotowań do transformacji ustrojowej. Drugim takim systemowym nurtem przygotowań do transformacji ustrojowej była selekcja kadrowa w strukturach podziemnych. Sama zapowiedź wycofania się. Imperium sowieckiego ze środkowej Europy no, zmusiła, że tak powiem, y, również działaczy ze struktur podziemnych do pewnej inicjatywy, którą można nazwać selekcją kadrową. Wiemy to z notatek y, rozmów Jacka Kuronia z pułkownikiem Służby Bezpieczeństwa. Janem Lesiakiem. Z tych notatek wynika, że Jacek Kuroń za pośrednictwem pułkownika Lesiaka y, przedstawia Ówczesnej władzy, czyli wywiadowi wojskowemu, polityczną ofertę. Oferta jest następująca: jeżeli władza dyskretnie pomoże nam w wyeliminowaniu ekstremy z podziemnych struktur, no to my w rewanżu udzielimy władzy gwarancji zachowania pozycji społecznej w nowych warunkach ustrojowych i spokojnego zachowania tego, co sobie teraz kradnie. Nikomu włos z głowy nie spadnie bez względu na okoliczności. No i oferta została przyjęta za podstawę umowy okrągłego stołu. W związku z tym musimy rozłożyć sobie to, te terminologie na czynniki pierwsze. W czyim imieniu przemawiał Jacek Kuroń? Co to była ta ekstrema, którą trzeba było wyeliminować z podziemnych struktur, no i dlaczego trzeba było to zrobić? Jacek Kuroń był wybitnym przedstawicielem lewicy laickiej. Co to była lewica laicka? A to byli dawni Stalinowcy, którzy w różnych okresach, ale na ogół w latach 60., pokłócili się z partią i wyst, a nawet wystąpili przeciwko niej, tworząc jeden z dwóch nurtów opozycji demokratycznej w Polsce, bo drugim nurtem to była właśnie Ekstrema. Ekstrema to byli ludzie i środowiska, które nawiązywały do, yy, nawiązywały do yy, Niepodległościowych tradycji II Rzeczypospolitej do tradycji Armii Krajowej, no i między ekstremą z tego właśnie powodu a lewicą laicką panowało duże napięcie i brak zaufania, bo ekstrema doskonale pamiętała, jak w latach 40. i 50. lewica laicka ją mordowała i prześladowała na wszystkie możliwe sposoby. W związku z tym o żadnym zaufaniu nie mogło być mowy. No, i to był powód, dla którego lewica laicka chciała ekstremę wymiksować przy pomocy przy pomocy wywiadu wojskowego. Proszę Państwa, drugi powód, dla którego lewica laicka chciała ekstremę wymiksować był trochę głębszej natury. I Panie Releszku, co Pan robi? Tak, aha, no to dobrze. <noise> Otóż lewica laicka uważała i uważa zresztą do dzisiejszego dnia, że w mrocznych zakamarkach duszy narodu polskiego drzemią straszliwe demony ksenofobii i antysemityzmu. I dopóki komunizm tłumi każdą formę spontanicznej ludzkiej aktywności, to tłumi te demony, no i to one tam są na uwięzi, ale przecież opozycja z komuną walczy, w związku z tym być może wygra, no i co wtedy? A no wtedy już nic, niczego tłumim nie będzie, te demony wyjdą na powierzchnię, do czego w żadnym wypadku nie wolno dopuścić. No to łatwo powiedzieć, nie wolno dopuścić, ale jak to zrobić? Jak nie wiadomo, jak to zrobić, to trzeba zapytać tych, co płumili, przecież oni wiedzą. No i tak się narodziła idea porozumienia okrągłego stołu. No i wreszcie trzeci powód, dla którego ekstremę trzeba było wymiksować, to wywiad wojskowy. No wywiad wojskowy miał wprawdzie pretensje do lewicy laickiej, że mu się zbisurmaniła, ale jak to wywiad? Coś tam musiał wiedzieć. W związku z tym wiedział, że chociaż się lewica laicka zbisurmaniła, to serce ma, tak jak się należy, po lewej stronie. A ekstrema co? No ekstrema ani po lewej, ani po prawej serca nie ma. W ogóle nie ma serca, no to z nimi się nic nie da ustalić. W związku z tym trzeba, jakby to było w czasach stalinowskich, no to w łeb i do piachu, ale tu były inne czasy, trzeba było jednak tak elegancko to załatwiać, no więc tu załatwiono. I to to był ten drugi systemowy nurt przygotowań do transformacji ustrojowej, które się udały w 100%. Nomenklatura się uwłaszczyła, selekcja kadrowa została przeprowadzona. Jak Państwo pamiętacie, o ile pierwsza Solidarność powstawała od dołu do góry, to ta druga reaktywowana odwrotnie, od góry do dołu. Wszystko było pod kontrolą łącznie z panem przewodniczącym Wałęsą, naszym Kukuńkiem. W związku z tym. Te, to były te dwa systemowe nurty przygotowań do transformacji ustrojowej, wywołane zapowiedzią ewakuacji Imperium Sowieckiego ze środkowej Europy. Ale pojawił się też w związku z tym trzeci nurt przygotowań prywatnych, przygotowań prywatnych który bardzo poważne konsekwencje wywarł i wywiera na sytuacji w Polsce aż do dnia dzisiejszego i prawdopodobnie będzie wywierał jeszcze długo. Otóż bezpieczniacy. Bezpieczniacy to są ludzie zdemoralizowani, ale inteligentni, spostrzegawczy i sprytni. No i oni pierwsi wiedzieli, że imperium sowieckie będzie się ewakuować. No, i postawili sobie samym pytanie, no dobra, so, to Sowieci się będą ewakuować, a ja co? Co ze mną będzie? Jaką ja mam polisę ubezpieczeniową na wypadek, kiedy Sowietów już tu nie będzie? A czyjś nieubłagany palec skaże na mnie, powie to on wszystkiemu winienu, na powrót Łajdaka? Kto mnie wtedy obroni? Kto za mną stanie, a ponieważ są inteligentni, sprytni i spostrzegawczy, to się domyślili, że jak sowieci się wycofają, to nastąpi odwrócenie sojuszy. To po co czekać na odwrócenie sojuszu, to trzeba od razu, zawczasu się przewerbować na służbę do przyszłych sojuszników. No, i oni nie dadzą zrobić swoim agentom krzywdy. I tak się stało, i tak się stało. Jedni się przewerbowali do amerykańskich służb, inni do niemieckich, inni do izraelskich, a jeszcze inni zostali przy rosyjskich, tak, bo to nie zmienia się koni podczas przeprawy, państwo rozumiecie. No i tak w rezultacie Polska zaczęła być penetrowana na wylot i 3 metry w głąb ziemi przez obce państwa za poświęcem tych właśnie bezpieczniaków, którzy się przewerbowali na ich służbę. I nastąpiła transformacja ustrojowa, S sowieciarze się wycofali, wydawało się, że Polska przechodzi pod kuratelę amerykańską. Bo jeszcze w dodatku nastąpiło rozszerzenie Unii Europejskiej, a więc przedsięwzięcia, którego kierownikiem politycznym są Niemcy, rozszerzenie Unii Europejskiej na Europę Środkową, w związku z tym wydawało się, że Polska przechodzi pod kuratele. Amerykańską, z jakimiś tam bliżej nieokreślonymi, y, bliżej nieokreślonymi y, wpływami niemieckimi i rosyjskimi. Proszę Państwa, y, tak. Tyl, i kiedy się to wydawało, Polska została przyłączona, do, przystąpiła do NATO i y, w 2010 roku nastąpiło sfinalizowanie. Sfinalizowanie tego procesu tworzenia nowego porządku politycznego w Europie właśnie na tym dwudniowym szczycie NATO w Lizbonie 19 i 20 listopada 2010 roku. Strategiczne partnerstwo NATO-Rosja. Co to oznaczało? Ano, że całe NATO, to znaczy wszystkie państwa uczestniczące w Sojuszu Północnoatlantyckim, a co za tym idzie również Polska, pozostają w strategicznym partnerstwie. Nie może być tak, że całe NATO jest w strategicznym partnerstwie z Rosją, a Polska nie jest. Polska się w tym strategicznym partnerstwie też musi odnaleźć. No i dlatego arcybiskup Michalik powiedział to co powiedział, że na tym etapie nie mogliśmy tego nie uczynić, to znaczy nie podpisać deklaracji o pojednaniu między narodami polskim i rosyjskim. Takim najtwardszym jądrem nowego porządku politycznego, to znaczy strategicznego partnerstwa NATO-Rosja było strategiczne partnerstwo niemiecko-rosyjskie, a z kolei kamieniem węgielnym strategicznego partnerstwa niemiecko-rosyjskiego jest podział Europy na strefy wpływów rosyjskich i strefy wpływów niemieckich. Prawie dokładnie wzdłuż linii Ribbentrop-Mołotow. Mówię prawie dokładnie, dlatego że Republiki Bałtyckie, które pierwotnie były po wschodniej stronie kordonu, teraz się znalazły po zachodniej stronie kordonu, ale poza tym wszystko się zgadza. No i wydawało się, że klamka zapadła. W Lizbonie w listopadzie 2010 roku klamka zapadła na 50, może nawet na 100 lat. Nowy porządek polityczny został ukształtowany, to nie była dla nas dobra wiadomość. To nie była dla nas dobra wiadomość, bo strategiczne partnerstwo niemiecko-rosyjskie można porównać do szczęk i madła, które się zaciskają wokół naszej głowy. I w miarę jak te szczęki się zaciskają, to my już nie możemy ruszać głową bo w ten sposób, możemy tylko tak. Więc to jest ta konsekwencja strategicznego partnerstwa. No, nie była to dobra wiadomość, ale nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być jeszcze lepiej. I na miesiąc przed szczytem NATO w Lizbonie odbył się jeszcze jeden szczyt. W październiku 2010 roku odbył się. Nieformalny szczyt w Deauville z udziałem trojga osobistości francuskiego prezydenta Mikoła Sarkoziego, naszej złotej pani z Berlina i rosyjskiego prezydenta Dmitra Miedwiediewa. Na szczyt w Deville był nieformalny, to znaczy tyle, że nie zostały tam podpisane żadne traktaty międzynarodowe, ale nieformalnie uzgodniono jedną ważną rzecz, być może jeszcze inne ważne rzeczy, ale o jednej to wiemy na pewno, mianowicie nasza złota pani po długim molestowaniu ze strony francuskiego prezydenta Sarkoziego zgodziła się na pogłębianie integracji w ramach Unii Śródziemnomorskiej. Przekładając to na język ludzki, oznaczało to zgodę Berlina na to, żeby Francja zaczęła sobie budować takie kieszonkowe imperium w basenie Morza Śródziemnego. Wcześniej Berlin się nie chciał na to zgodzić ale wreszcie po długim molestowaniu nasza złota pani się zgodziła. Co za to Francuzi na jej obiecali? A no, to tego nie wiemy. Prawdopodobnie wolną rękę w Europie Wschodniej. Prawdopodobnie wolną rękę w Europie Wschodniej. No i o czym świadczyły późniejsze wypadki. Proszę Państwa, i nie minęło półtora miesiąca po szczycie w Dowil, kiedy rozpoczęło się Pogłębianie integracji w ramach Unii Śródziemnomorskiej. W Tunezji wybuchła jaśminowa rewolucja, w następstwie której lud tunezyjski obalił tunezyjskiego tyrana. Dlaczego w Tunezji? Ano dlatego, że w Paryżu kierownictwa wszystkich opozycyjnych ugrupowań politycznych tunezyjskich przebywały na emigracji w Paryżu pod czujnym okiem francuskiego wywiadu, więc tu było najłatwiej przygotować tam prawidłowy przebieg tej rewolucji jaśminowej itd. No i to udało się w 100%. W związku z tym lud egipski, kiedy zobaczył, jak łatwo obala się tyranów, w jaśminowych rewolucjach, zapragnął obalić swojego tyrana w osobie prezydenta Hosni Baraka. No i go obalił. I go obalił. Nawiasem mówiąc, to ci tacy ekstremiści muzułmańscy go obalili, ale armia potem ich rozgoniła i przejęła kontrolę nad tą całą rewolucją jaśminową, więc tutaj ten przebieg był trochę inny. Ale kiedy lud libijski zobaczył, jak to z tyranami się rozprawia, no to zapragnął obalić swojego tyrana, czyli Muamara Kaddafiego. I tu nam się wyjaśnia przyczyna, dla której w szczycie w Dowil uczestniczył rosyjski prezydent Medvedev. bo Gdyby nie Kaddafi, to byśmy nie wiedzieli, po co w ogóle go zaprosili i co on tam robił. Kaddafi trochę nam wyjaśnia. Jak Państwo pamiętacie, Muammar Kaddafi od 1969 roku, kiedy to na czele oficerów obalił libijskiego króla Idrisa, był najukochańszą duszeńką Kremla najukochańszą duszyńką, ale kiedy zbuntowany lud libijski wyciągnął go za kołnierz z jakiegoś kanału i rozszarpał przed kamerami telewizyjnymi, to ruscy szachiści na Kremlu ani słowem nie zaprotestowali przeciwko temu. Najwyraźniej podczas szczytów do Wil prezydent Miedwiediew musiał swoim rozmówcom zacytować pana Jerzego Owsiaka. A z Kaddafim to róbta co chce, prawda? On już naszą duszeńką nie jest, więc róbta z nim co chce. No i w tym momencie. No i oczywiście Kaddafi zginął. W tym momencie pojawia się na widowni prezydent Obama, bo amerykańskie samoloty. Już podczas tej rewol rewolty w Libii bombardowały pozycje libijskich wojsk rządowych i prezydent Obama proponuje uczestnikom szczytów do Wil i brytyjskiemu premierowi Cameronowi, no słuchajcie, skoro nam tak dobrze idzie z obalaniem tyranów, to niech jeszcze zwycięży demokracja w Syrii. A ci bardzo chłodno powiedzieli mu, nie no myśmy się na, o Syrii nie namawiali. No nie namawialiście się, ale co wam szkodzi, jak to już tego, to niech i tam ta demokracja zwycięży. I prezydent Obama nawet próbował stworzyć fakty dokonane w czerwcu 2013 roku ogłosił, że jeżeli w Syrii zostanie użyta broń chemiczna, no to wtedy będzie interwencja zewnętrzna. Wyobrażał sobie to tak, że zostanie zmontowana koalicja międzynarodowa Wielka Brytania, Francja, Niemcy i Stany Zjednoczone jako jej kierownik polityczny, i ta koalicja, wojska tej koalicji wkroczą do Syrii, zrobią porządek z tyranem, no a przy okazji tam różne inne sprawy zostaną załatwione. Tymczasem nie udało się takiej koalicji zmontować, bo i Wielka Brytania, i Francja, i Niemcy. Odmówiły w niej udziału. Prezydent Obama powziął podejrzenie, że ta niechęć wynikała z intrygi zimnego, ruskiego czekisty Putina, do którego powziął w związku z tym śmiertelną urazę. Jak ty mi tak, to ja ci tak. I z tej irytacji prezydent Obama wysadził w powietrze polityczny porządek lizboński. Zapalając zielone światło dla przewrotu politycznego na Ukrainie, gdzie nieukrywanym celem tego przewrotu było wyłuskanie Ukrainy z rosyjskiej strefy wpływów, a więc wysadzenie w powietrze politycznego porządku lizbońskiego, który nie przetrwał nawet 10 lat. No to nie była taka całkiem zła wiadomość dla nas. Warto jeszcze się zatrzymać chwilę nad przyczynami i skutkami y, tego wysadzenia w powietrze, to będziemy o tym mówili. Dlaczego prezydentowi Obamie zależało na tym, żeby y, zwyciężyła demokracja w Syrii? Otóż, jak państwo wiecie, y, bezcenny Izrael jest zaniepokojony irańskim programem atomowym. Nawet nie dlatego, że się boją tam w Izraelu, że jak Teheran będzie miał broń atomową, to na zaraz następnego dnia rzuci bombę na Izrael. Nie. To wyjaśnił to cztery lata temu izraelski minister infrastruktury w niepojętym przypływie szczerości powiedział tak: Jeżeli Teheran będzie miał broń jądrową, to jest to kwestia czasu i niedługiego kiedy o broń jądrową postara się Turcja, Arabia Saudyjska i Egipt. I zakończył to retorycznym pytaniem, jak to Izraelczycy mają w zwyczaju. I kto by będzie wtedy chciał mieszkać w Izraelu? Ja go rozumiem, ja bym nie chciał. Ja bym nie chciał. W związku z tym, Państwo rozumiecie, to jest to problem. I gdyby to, był normalny, gdyby to była normalna sytuacja, to z nadmorza. Nadirańskie instalacje nuklearne nadleciałyby nieoznakowane samoloty, zrąbałyby tam te wszystkie obiekty do głębi ziemi przy pomocy bomb penetrujących, no i tyle, i problem, problem by zniknął. Niestety nie może tak być, dlatego że Teheran ma z syryjskim tyranem dwustronny układ wojskowy zawarty syryjskim tyranem dwustronny układ wojskowy, w ramach którego wyposażył armię syryjską w całkiem sporą liczbę rakiet średniego zasięgu i gdyby nieoznakowane samoloty nadleciały z nadmorza i tak dalej, to w tej samej chwili z terytorium syryjskiego wystartowałby w kierunku Izraela rój tych rakiet. Wprawdzie Izrael ma system obrony przeciwrakietowej pod nazwą Żelazna Kopuła, no ale jak rój jest dostatecznie duży, to kilkanaście, może nawet Ponad 20 pocisków się może przedrzeć, no, a ponieważ terytorium izraelskie nie jest wielkie, więc to może tutaj załatwić sprawę. Więc, państwo, rozumiecie, dlatego najpierw musi zwyciężyć demokracja w Syrii. No i prezydent Obama robił co mógł. Zapowiedział, że to, to, jeżeli broń chemiczna zostanie w Syrii użyta, to będzie interwencja. I bezbronni cywile, którzy walczą z syryjskim tyranem o demokrację, bo cywile się dzielą na dwie kategorie. Cywilów zwyczajnych, którzy na ogół są bezbronni, tacy bezradni itd., tak i cywilów bezbronnych, którzy są świetnie uzbrojeni, tam wyszkoleni, wyekwipowani. Więc tam bezbronni cywile postarali się dwa razy użyli sarinu, gazu bojowego paraliżującego, a prezydent Obama koalicji nie zmontował i nie wkroczył. W związku z tym część bezbronnych cywilów straciła wiarę w prezydenta Obama i się nawróciła do Allaha, tworząc państwo islamskie, z którym mamy tyle zgryzoty. Taki wypadek przy pracy się w międzyczasie zdarzył. No i to. Więc prezydent Obama, wysadzając w powietrze polityczny porządek lizboński, natychmiast zmienił sytuację w Europie Środkowej. Stany Zjednoczone wróciły do aktywnej polityki, w ten sposób Stany Zjednoczone wróciły do aktywnej polityki w Europie Środkowo-Wschodniej, a to oznaczało, że Polska znowu przechodzi, i tym razem chyba na dobre, pod amerykańską kuratelę. A co się dzieje, kiedy jakieś mniejsze państwo przechodzi pod kuratelę? Dużego, wielkiego mocarstwa. O, to dzieją się różne rzeczy, ale przede wszystkim to wielkie mocarstwo zaczyna w tym mniejszym państwie porządkować scenę polityczną pod kątem potrzeb polityki, jaką zamierza prowadzić w tym zakątku świata. No i tak się stało. Jak Państwo pamiętacie, jak kiedy tylko prezydent Obama wysadził w powietrze polityczny porządek lisboński, od razu trzech kelnerów zawiązało straszliwy spisek przeciwko Trzeciej Rzeczypospolitej i zapoczątkowało podsłuchiwanie dygnitarzy platformy owatelskiej po rozmaitych warszawskich knajpach. Nagrali tych podsłuchanych rozmów 900 godzin, więc to. Pracowici byli, strasznie ci kalnerzy, ale ktoś im musiał pomagać, bo oprócz tych 900 godzin rozmów, które nagrali, podsłuchali i nagrali w warszawskich knajpach, to 700 godzin nagrali jeszcze rozmów. Podsłuchanych w rezydencji premiera Donalda Tuska, do, którego, do której kelnerzy mają dostęp raczej utrudniony, w związku z tym przypuszczam, że kelnerom musieli pomagać jacyś pierwszorzędni fachowcy, dla których założenie podsłuchu w rezydencji premiera Tuska to jest w ogóle rutyna. Nawet nie śmiem się domyślać, jacy to byli fachowcy, bo nawet niezawisły sąd się nie śmiał domyślać. Państwo pamiętacie, niedawno był proces tych kelnerów i pana Falenty, który był hersztem całej tej szajki, no i sąd uznał, że pan Falenta był głównym winowajcą, sprawcą kierowniczym, nie ośmielił się spojrzeć wyżej. Już się nie ośmielił, widocznie jak to niezawisłe sądy miał zakazane. Surowo zakazane takie rzeczy. No więc trzej Podsłuchiwali dygnitarzy Platformy Obywatelskiej. Dlaczego Platformy Obywatelskiej? Bo na przykład z psl nikogo nie podsłuchali, żadnych innych też nie. Tylko z Platformy Obywatelskiej. Dlaczego? To zgodnie z moją ulubioną teorią spiszkową, bo muszę wrócić do tego, jak się bezpieczniacy przewerbowywali do tych państw naszych sojuszników przyszłych, no to jedni, tak jak mówię, do Amerykanów, drudzy do Niemiec, drudzy, inni do Rosji, inni do Izraela. W związku z tym powstały, powstało kilka stron, trzy stronnictwa, które rządzą Polską nie jednocześnie, tylko rotacyjnie. Stronnictwo ruskie. Teraz w głębokiej defensywie tam jeden przedstawiciel stronnictwa ruskiego, pan Piskorski, nawet siedzi w areszcie, tam jęczy i szlocha, bo tam mu zarzucają różne bezeczeństwa. Stronnictwo pruskie no i stronnictwo amerykańsko-żydowskie. Te trzy stronnictwa polską rządzą, i kiedy Polska była pod kuratelą strategicznych partnerów, no to liderem sceny politycznej, kto został? No, polityczna ekspozytura stronnictwa pruskiego, czyli Platforma Obywatelska. Tam pan Sikorski składał hołd pruski w Berlinie, tam się troszczył, żeby Niemcy tutaj były, zaznaczyły swoją obecność, i tak dalej. No, widać było, że on też przeszedł na pozycję, prawda, stronnictwa pruskiego. Ale, kiedy Polska znowu przeszła pod kuratelę amerykańską, no to polityczna ekspozytura stronnictwa pruskiego na pozycji lidera, Amerykanom była potrzebna jak psu piąta noga. No to trzeba było ich jakoś tu wymiksować. no i dlatego kelnerzy i tak dalej, i pan Falenta, i te podsłuchy i tak No i jak pamiętamy, od początku roku 2014 te podsłuchane rewelacje zaczynają się przedostawać do niezależnych mediów głównego nurtu, kompromitując dygnitarzy Platformy Obywatelskiej. W rezultacie Platforma traci w opinii publicznej tam popularność, a nawet szacunek, no i, a zyskuje prawo i sprawiedliwość które ja uważam za polityczną ekspozyturę stronnictwa amerykańsko-żydowskiego, z przewagą amerykańskiego oczywiście, no to jasne. I w rezultacie nastąpiła zmiana na pozycji lidera. Prezydent Komorowski ostatni się o tym dowiedział, utrzymywany był, w nieświadomości aż do końca, tak jak mąż z takiej niewiarołomnej, bo no, no, ostatni się dowiaduje o wszystkim, kiedy już jest za późno. I on był taki spanikowany, że aż się zaczął podlizywać panu Kukizowi, nawet już wszystkim by się podlizywał. Po prostu no, straszny, to straszna trauma. W rezultacie doszło do, doszło do y, zmiany lidera politycznej sceny. Ale jeszcze jedno wydarzenie się miało miejsce w roku 2015. Otóż bezpieczniacy, no bezpieczniacy też musieli się jakoś akomodować do nowej sytuacji. I państwo wiecie, jeżeli następuje przemeblowanie politycznej sceny, to najważniejszą rzeczą w tym momencie jest Trafić na listę naszych sukinsynów. Bo tam tu w Amerykanie tak to nazywają. Mamy naszych sukinsynów, no to ich tu forujemy, a sukinsynów jakiś takich nie naszych, no to tam uprzątamy bez ceregeli. No i bezpieczniacy. Postanowili też że znaleźć się na liście naszych sukinsynów w związku z nową sytuacją. I 18 czerwca 2015 roku odbyła się w Warszawie Międzynarodowa Konferencja Naukowa Most. Ona była. Pretekstem do tej konferencji, w której wzięli udział przedstawiciele najważniejszych ubeckich dynastii tu z Polski i przedstawiciele ubeków z Izraela, dlatego była międzynarodowa, pretekstem do tej konferencji były takie kombatanckie wspominki w 25. rocznicę uruchomienia pierwszego transportu rosyjskich Żydów przez Warszawę do Izraela. Polska w tym celu utworzyła jednostkę GROM. Która miała te transporty ochraniać, no i przy okazji, o czym się głośno nie mówiło, pilnować, żeby ci Żydzi po drodze nie wysiadali. Jak już dolecą do Izraela, to niech tam robią co chcą, ale po drodze nie. No i jak już te transporty się skończyły, to nie bardzo było wiadomo, co z tym gromem robić. Więc uradzono, bo to są komandosi, znakomici żołnierze. Mogą nawywijać różne rzeczy, więc uradzono, żeby ich, te, tych żołnierzy wysyłać na misje zagraniczne. Im dalej, tym lepiej. Bo jak będą wywijać w Afganistanie, to nie będą wywijać w Warszawie, to jasne. Nie, może być, nie można być w dwóch miejscach na raz. W związku z tym do Afganistanu. No to świetnie. I to takie kombatanckie wspominki były pretekstem tej konferencji, ale powodem prawdziwym było przedstawienie Amerykanom. Oferty, to wciągnijcie i nas na listę naszych sukinsynów. i ubecy z Izraela mieli to żurować, że to my ich znamy, tak, tak, weźcie, bo to fajne są chłopaki i tak, ale Amerykanie chyba, chyba postawili bezpieczniakom warunek, jaki byli, tak? A warto w ogóle Was wciągać na tę listę? Pokażcie, no co potraficie. No tu oni się zmobilizowali i pokazali majstersztyk. Z dnia na dzień, z niczego utworzyli partię polityczną nowoczesną, pana Ryszarda Petru. Z niczego, no zupełnie z niczego. I jak Państwo pamiętacie, jeszcze pan Petru nie zdążył ust otworzyć, a już naród go obdarzył 11% zaufania. Wyjaśnienie tego fenomenu jest niemożliwe, chyba że na gruncie mojej ulubionej teorii spiskowej, bo na gruncie mojej ulubionej teorii spiskowej wyjaśnienie jest proste: Konfidenci dostali rozkaz w prawo zwrot do pana Petru odmaszerować, no i już jest i partia, i 11% zaufania od razu. No to jak tak, to Amerykanie ich wciągnęli na listę naszych sukinsynów. Co? o tym świadczy, że tak się stało. Świadczy o tym ta wojna polityczna, którą mamy w Polsce. Gdyby tak nie było, gdyby ich Amerykanie nie wciągnęli starych kiejkutów na listę naszych synów, nie byłoby żadnej politycznej wojny. Każdy ubek by się ratował na własną rękę, udawałby, że go nie ma, od rana do wieczora chodziłby w czapce niewidce. A tu nie, oni nie, wcale nie udają, że ich nie ma. Przeciwnie, jesteśmy tu, prawda, i do czegoś zmierzamy. Tu mamy polityczną wojnę. Proszę Państwa, w ramach tej politycznej wojny, i to wszystko jest rezultatem z wydarzeń zachodzących na najwyższych półkach polityki światowej. Amerykanie wracają do aktywnej polityki, i od razu się u nas robi. Przewrót, prawda? Wciągnęli na starych kiejkotów na listę naszych synów, Od razu mamy polityczną wojnę, której wcale nie musiałoby być. No i kombinacja operacyjna, wprawdzie, wprawdzie, Polska jest pod kuratelą amerykańską, wprawdzie nastąpiła reorganizacja politycznej sceny, ale Niemcy są państwem poważnym. Państwa w ogóle dzielą się na dwie kategorie. Państwa poważne i pozostałe. Niemcy są państwem poważnym i wcale się nie pogodziły z tym, że polityczna ekspozytura stronnictwa pruskiego została tu strącona z pozycji lidera i robią wszystko, żeby polityczna ekspozytura stronnictwa pruskiego na tę pozycję lidera wróciła. No i mamy oto i ponieważ Niemcy są politycznym kierownikiem Unii Europejskiej, w której Polska uczestniczy, to nic dziwnego, że wykorzystane są w tym celu instytucje Unii Europejskiej. W styczniu ubiegłego roku Komisja Europejska wszczęła wobec Polski bezprecedensową procedurę sprawdzania stanu demokracji i praworządności. W lipcu ubiegłego roku ta procedura została zaostrzona w ten sposób, że Komisja Europejska przedstawiła polskiemu rządowi coś w rodzaju ultimatum w postaci tzw. zaleceń. Termin wykonania tych zaleceń upływał 27 października. Rząd polski żadnego z tych zaleceń nie wykonał, ani nawet nie udzielił odpowiedzi, tylko pani Beata Szydło, w jednym tam z wystąpień powiedziała, że te zalecenia mają charakter nie merytoryczny, tylko polityczny i ideologiczny, w czym się mieściła taka krytyka tego, tych zawołalowana. Wiadomo zatem było, że jeżeli w ogóle odpowie, to ta odpowiedź na pewno nie będzie satysfakcjonująca. I termin ultimatum upłynął 27 października, i nic się nie działo. Tak, jakby ktoś na coś czekał, tak, jakby ktoś na coś czekał. I rzeczywiście, i rzeczywiście, w Berlinie najwyraźniej czekali na jedną rzecz na wybory w Stanach Zjednoczonych. Bo 8 listopada były wybory w Stanach Zjednoczonych, więc między 27 października a 8 listopada to nie tak dużo, to dziury w niebie nie będzie, jak trochę poczekamy, prawda? Co się tam stanie? I jak Państwo wiecie, w Stanach Zjednoczonych wygrał Donald Trump. Co wygrana Donalda Trumpa była efektem konfrontacji między demokracją kierowaną a demokracją spontaniczną. Demokracja kierowana jest wtedy, kiedy obywatele wprawdzie głosują, ale głosują zgodnie z, ze wskazaniami pani wychowawczyni. A demokracja spontaniczna jest wtedy, jak obywatele głosują tak jak chcą, żadnej pani wychowawczyni nie słuchają. No i okazało się, że w Stanach Zjednoczonych w tej konfrontacji wygrała demokracja spontaniczna, z, z czym zwolennicy demokracji kierowanej nie mogą się do dzisiaj pogodzić. I w Stanach Zjednoczonych mamy też polityczną wojnę, która wcale nie wygasa, tylko tak jakby się nasilała. Ja przed Bożym Narodzeniem, zaraz po tych wyborach, byłem krótko w Ameryce, to przekonałem się na własne oczy, że takiego zacietrzewienia politycznego. Nigdy wcześniej nie było, chyba w czasie wojny secesyjnej, nigdy wcześniej w Stanach nie było. Ludzie skaczą sobie do oczu. Sam słyszałem o trzech przypadkach, kiedy człowiek się przyznał, tylko że głosował na Trumpa, wyleciał natychmiast z dnia na dzień z roboty. Tylko dlatego że się przyznał, że głosował na Trumpa. Tego przedtem nie było. Więc mamy polityczną wojnę i w ogóle. W... W Stanach Zjednoczonych już nawet nie dlatego, że zacietrzewienie, tylko z powodu samego systemu, procedury wybierania prezydenta jest tak, że wybory są na początku listopada, ale nowo wybrany prezydent nie obejmuje natychmiast swojej funkcji, tylko dopiero pod koniec stycznia. I między początkiem listopada a końcem stycznia mamy w Stanach Zjednoczonych nawet w zwyczajnej sytuacji, coś w rodzaju bez bezkrólewia, no bo ten prezydent odchodzący już nie podejmuje żadnych decyzji, które by wiązały jego następcę w sposób jakiś krępujący, krępowałyby mu ręce, a ten nowy jeszcze nie podejmuje, no bo jeszcze nie został zaprzysiężony. W związku z tym, jest coś w rodzaju bezkrólewia. I w Berlinie pomyślano sobie, że. Zwłaszcza, że bezkrólewie ma znacznie głębszy charakter teraz niż kiedykolwiek wcześniej, że to jest znakomity moment, żeby stworzyć fakty dokonane w Polsce. No i mieliśmy do czynienia z kombinacją operacyjną, która, której przebieg wskazywał na znakomitą koordynację. Znakomitą koordynację. Otóż 16 grudnia Grupa posłów opozycyjnych podjęła pod pretekstem obrony wolności słowa w Sejmie podjęła próbę zablokowania uchwalenia ustawy budżetowej, bo zablokowanie nie, nieuchwalenie ustawy budżetowej w przepisanym terminie rodzi skutki prawne w postaci możliwości skrócenia kadencji sejmu rozpisania nowych wyborów a więc otwiera szansę przemeblowania politycznej sceny w pożądanym kierunku. I podjęta została próba pod pretekstem obrony wolności, słowa zablokowania możliwości ustawy budżetowej. Decyzja, gdyby ta ustawa nie została uchwalona, to prezydent mógłby podjąć decyzję o skróceniu kadencji Sejmu Rozpisania Nowych Wyborów. Prezydent Duda oczywiście takiej decyzji by się nie ośmielił podjąć, to jasne. Ale właśnie o to chodziło, żeby się nie ośmielił. Wtedy by został oskarżony o łamanie Konstytucji i to już ze wskazaniem konkretnego przepisu. No i w takiej sytuacji, kiedy sam prezydent łamie Konstytucję, to ci posłowie, ta grupa posłów, która tam blokowała salę plenarną Sejmu, okrzyknęłaby się jako alternatywny ośrodek władzy, a właściwie nie alternatywny, tylko prawdziwy, jedyny, demokratyczny ośrodek władzy, który z własnymi ciałami tamuje drogę, blokuje drogę faszyzmowi w Polsce. I zwróćcie Państwo uwagę, że 16 grudnia Przyjechał do Wrocławia pan Donald Tusk. Pod pretekstem uczestnictwa w jakimś kulturalnym wydarzeniu, ale od razu się politycznie zaktywizował, żeby w razie pomyślnego rozwoju kombinacji operacyjnej z terytorium polskiego objąć obowiązki tymczasowego prezydenta. Przejąć obowiązki tymczasowego prezydenta. Dan, dalszym elementem koordynacji było wyznaczenie w trybie nagłym specjalnego posiedzenia Komisji Europejskiej na 21 grudnia, no, wobec bezskutecznego upływu terminu ultimatum, no wydawało się, że no, wszystko wskazuje na to, żeby tutaj zostały podjęte jakieś stanowcze decyzje w sprawie polskiej. Jakie stanowcze decyzje? Ano uznanie tego. Grona posłów opozycyjnych za rzeczywisty demokratyczny ośrodek władzy przez władze Unii Europejskiej. To by miało poważne konsekwencje międzynarodowe. I wreszcie, kiedy rozpoczęło się w Sejmie blokowanie tam sali plenarnej, to dookoła Sejmu w trybie alarmowym ściągani z całej Polski konfidenci urządzili przedstawienie, zagniewanego ludu, prawda, tak, że zagniewanego ludu, a o randze zadania Świadczyła obecność najstarszego Kiejkuta na tej demonstracji, najstarszego Kiejkuta III Rzeszposłań, w osobie pana generała Marka Dukaczewskiego. Ci konfidenci, jak zobaczyli, że sam pan generał Dukaczewski tu ich odwiedził, no to już prześcigali się w gorliwości, rzucali się pod samochody, a taki pan Diduszko to nawet trupa udawał. No w ogóle, wszystkie tam straszliwe sceny dantejskie się odgrywały. Niestety moment zaskoczenia został zmarnowany, znaczy niestety niestety moment zaskoczenia został zmarnowany, bo Jarosław Kaczyński wyprowadził część posłów do sali kolumnowej i tam ustawa budżetowa została uchwalona. Od razu się zaczęły spory, czy to legalne, czy nielegalne. No jedni utytułowani krętacze twierdzili, że to absolutnie nie, nielegalne, bo to tylko na sali plenarnej można, a inni krętacze dowodzili, że to nieprawda, że nie, nie sala decyduje o tym, czy to Sejm jest, tylko czy, że posłowie głosują. To jest Sejm. No i tak. Ale moment zaskoczenia został zmarnowany. To jeszcze by może nic nie było strasznego. Nie zahamowałoby kombinacji operacyjnej, gdyby nie to, że ocena dokonana w Berlinie ocena głębokości bezkrólewia w Ameryce okazała się nazbyt optymistyczna. To bezkrólewie wprawdzie było, ale nie aż tak głębokie, żeby tu Amerykanie stracili kontrolę nad biegiem wypadków. Otóż na dzień przed rozpoczęciem realizowania kombinacji operacyjnej do Warszawy z kilkugodzinną wizytą przyjechał Rudolf Giuliani, prawa ręka prezydenta Trumpa, który odbył dwugodzinną rozmowę z Jarosławem Kaczyńskim. O czym tam rozmawiali, to ja nie wiem. Wiem tylko że w trakcie tej rozmowy, bo to do mnie dotarło, że w trakcie tej rozmowy dogadali się do wspólnych znajomych, a właściwie do jednego wspólnego znajomego, ale za to takiego, który starczy za cały legion wspólnych znajomych, mianowicie do pana Leiba Fogelmana on Leib Fogelman jest bardzo wpływową osobistością, z szarą eminencją. On tam jest prawnikiem, tam prowadzi kancelarię taką, ale no to tam co on naprawdę robi to Bóg jeden wie i oczywiście tam władze izraelskie. Więc pan Jarosław Kaczyński zna Leiba Fogelmana, bo chodził z nim do szkoły. No a Rudolf Giuliani go zna, bo bo nie wypada go nie znać, prawda? No i to tak. I w rezultacie, czyjaś mocna ręka, z taką siłą wcisnęła hamulec, że cała kombinacja operacyjna runęła do przodu na pysk. I po trzech dniach, Liweld zatrąbił do odwrotu. Napisał, że no, chyba trzeba będzie się na jakiś czas do następnego razu, oczywiście, pogodzić z istnieniem w Warszawie Jarosława Kaczyńskiego. I nas, prawie następnego dnia nasza złota pani zapowiedziała gospodarską wizytę w Warszawie. No to jak nie możesz ich pokonać, to przyłącz się do nich. Nie aż tak dobrze to nie jest. I tylko ci posłowie, którzy tam blokowali te sale. Nie bardzo wiedzieli, co w tej sytuacji mają robić, i nadal blokowali salę, tak jak ten partyzan z anegdotyk, co to wysadzał tory i wysadzał, nie wiedząc, że wojna się skończyła, prawda? To, to oni trochę tak. Wreszcie już dotarło do nich, że to już bez sensu jest, i tam zakończyli te, te przedstawienie, bo to już zaczęło być trochę śmieszne, więc prze, zaczęło przekraczać granicę śmieszności. Proszę Państwa, nasza złota pani. Zapowiedziała gospodarską wizytę, ale nie przyjechała tu do Kanosy. Nie przyjechała tu do Kanosy, bo przyjechała z tęgim kijem, z tęgim batogiem. Pokazała go przed przyjazdem, jeszcze oświadczając na dwa dni przed przyjazdem, że popiera koncepcję Europy dwóch prędkości. To jest właśnie ten tęgi kij. Bo co to znaczy, że popiera, co to znaczy Europa dwóch prędkości? Ano to oznacza, że decyzje byłyby podejmowane w szczupłym gronie załogi twierdzy Europa, a następnie przekazywane do wykonania peryferiom, do których jest zaliczony nasz nieszczęśliwy kraj. I kiedy pani nasza złota ogłosiła, pokazała ten kij, to reakcją rządu w Polsce było zaskoczenie, wyraźne zaskoczenie. O tyle jest to dziwne, że rząd i pan Prezes Kaczyński i pan Minister Waszykowski, rząd od roku powtarzał, że trzeba przeorganizować Unię Europejską na inne zasady. No to jak? Pani Złota pokazała na jakich zasadach to okazało się, że to zaskoczenie świadczyło o tym, że nie było żadnego planu awaryjnego, że rząd Polski nie miał żadnego pomysłu. Tylko tak gadał, że trzeba przeorganizować na nowych zasadach, ale na jakich to w ogóle nie miał pojęcia. Bo gdyby miał, no to by powiedział świetnie, ale to my to inaczej widzimy, my to widzimy tak i tak, prawda, i tak dalej. Nie, nic takiego nie było, było tylko zgorszenie. No jakżeż to tak można? A no właśnie takżeż, takżeż tak można. Proszę Państwa, nasza złota Pani przyjechała, tutaj porozmawiała z Panem prezesem Kaczyńskim, co było wyrazem to, no, jakby to powiedzieć, przyjęcia do wiadomości, Faktów, bo w polityce fakt to tak jak w religii dogmat. Nie dyskutuje się z nim, tylko się go przyjmuje do wiadomości. Skoro pan Jarosław Kaczyński jest naczelnikiem państwa, no to jak przyjeżdża inny naczelnik państwa, to z nim musi rozmawiać, bo no tam dla, przez grzeczność rozmawia i z prezydentem, i z panią premier, ale tak naprawdę to liczy się ta ostatnia rozmowa, bo tu, dopiero tu można coś ustalić. Nie wiem, czy to prawda, ale Podobno, bo to obiło mi się uszy. Jak jechałem tutaj rano, obiło mi się uszy, że Jarosław Kaczyński w wypowiedzi dla jakiegoś medium powiedział, że w trakcie tej rozmowy nasza złota pani mu obiecała, że nie będzie forsowała kandydatury Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej jeśli to prawda, jeśli on w to uwierzył, no to tylko utwierdzam się w przekonaniu, że Jarosław Kaczyński jest wirtuozem intrygi, ale czasami jest naiwny jak dziecko. Ale czasami jest w niektórych sytuacjach jest naiwny jak dziecko. Uwierzyć naszej złotej pani w takiej sytuacji to jest po prostu lekkomyślność karygodna. Tym bardziej, tym bardziej, że jeszcze przed jeszcze przed tym wyborem Donalda Tuska na to stanowisko pojawiły się oznaki, że przygotowana, przygotowywana jest następna kombinacja operacyjna wobec Polski, której celem jest dokonanie przesilenia politycznego, w następstwie którego na pozycji lidera politycznej sceny zainstalowany byłby zainstalowana, byłaby. Ekspozytura stronictwa pruskiego. Jakie to były symptomy? Ano, organizacje obrony praw człowieka zwróciły się do Jana Klaudiusza Junckera z taką petycją, żeby zrobił z Polską porządek, bo w Polsce Łamane są prawa człowieka w takim stopniu, że to już się staje nieznośne, że te organizacje tu apelują, żeby zrobić tu porządek, bo to już jest po prostu nieznośne. To, je, to łamie wszystkie standardy. Po drugie, Komisja Europejska 21 grudnia ubiegłego roku zamiast podjąć stanowcze decyzje wobec Polski, to tylko takie rekomendacje tam skierowała termin z dwumiesięcznym terminem wykonania. Termin ten upłynął z końcem lutego, i rząd tym razem już udzielił odpowiedzi na te rekomendacje. Franz Timmermans, zastępca przewodniczącego Komisji Europejskiej, uznał tę odpowiedź za niezadowalającą, a poza tym zawierającą personalne ataki na niego osobiście. No i powiedział, że on w sprawie praworządności i demokracji w Polsce to nie popuści. Nie popuści. To były przygotowania, które można nazwać przygotowaniami od góry. No i jeszcze na 22 marca, a więc już całkiem niedługo, wyznaczona została specjalna sesja Parlamentu Europejskiego poświęcona ocenie sytuacji w Polsce i jakimś, jakimś, jakimś konkluzjom. I to są te przygotowania do kombinacji operacyjnej od góry, ale tym przygotowaniom od góry towarzyszą przygotowania od dołu. Otóż pani pierwsza prezes Sądu Najwyższego, pani Małgorzata Gerzdorf, wezwała środowisko nie tylko sędziowskie, ale w ogóle prawnicze do buntu przeciwko rządowi. To bez żadnych pozorów nawet. No i niedalej jak wczoraj, pan sędzia Waldemar Żurek, przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa, oświadczył publicznie, że no, sytuacja dojrzała do tego, żeby Unia Europejska podjęła w Polsce interwencję. Bo praworządność już jest łamana w sposób tak oczywisty, że to już, a my tu nie możemy sami tego załatwić, więc no, buntują się coraz to inne środowiska. Bo ostatnio listonosze się zbuntowali, do dzisiaj właśnie tam się buntują. Tylko oni nie wysuwają żadnych politycznych haseł, tylko ten. No, i jest jedna najważniejsza sprawa. Nasza niezwyciężona armia tym razem wygląda na to, że tym razem wykonanie kombinacji operacyjnej nie zostanie powierzone żadnym głupim cywilom, tylko pierwszorzędnym fachowcom. Jak Państwo wiecie, w naszej niezwyciężonej armii złowrogi minister Antoni Macierewicz przeprowadza kurację przeczyszczającą. W ramach której już odeszło 30 generałów, nie licząc pułkowników, a wczoraj odszedł generał Gut. No, i to już budzi żywy niepokój nie tylko pani redaktor Justyny Pochankę, która jest zatroskana, nawet się nie uśmiecha tam do kamery, ale również innych generałów, którzy jeszcze z armii nie odeszli. I dzisiejsza deklaracja pana generała Skrzypczaka. Jest niezwykle charakterystyczna. Otóż on pada tak, że na skutek tych, tej kuracji przeczyszczającej w armii słabnie nasza pozycja w NATO, jak tak dalej pójdzie, to wojska amerykańskie mogą wyjść z Polski. To jakie wejdą? No, to znaczy, że jakieś porozumienia być może na wyższym na wyższej półce polityki światowej są przygotowywane i jeżeli nie są już zaklepane. Dlatego wydaje mi się, że możemy się spodziewać w najbliższych tygodniach jakichś id marcowych, prawda, albo kwietniowych, no i wszystko zależy od tego, czy tym razem kombinacja operacyjna się uda, czy się nie uda, ale to tylko, to tylko jest Kolej, to będzie, jeśli wszystko jedno, czy się uda, czy się nie uda, to będzie kolejna ilustracja tego, jak wydarzenia zachodzące na najwyższej półce polityki światowej przekładają się na sytuację w naszym nieszczęśliwym kraju. A my w tym wszystkim statystujemy, no bo taka jest nasza rola w demokracji politycznej i tym optymistycznym akcentem kończę. Bardzo dziękuję, żeście mnie państwo cierpliwie wysłuchali. No i teraz przechodzimy do następnej fazy naszego spotkania, mianowicie do państwo zabierzecie głos, a ja zanim to nastąpi, to chciałbym taki komunikat organizacyjny tu przekazać zwłaszcza tym z państwa, którzy później do nas dotarli, że tu są książki do nabycia, między innymi oprócz moich, które są najlepsze, oczywiście, to są również książki innych autorów, między innymi takiego chińskiego finansisty Sun Binga, który niedawno był w Polsce i opowiadał bardzo ciekawe rzeczy o szlaku jedwabnym, poruszając wszystkie aspekty tego przedsięwzięcia, nie tylko ekonomiczny, ale również strategiczny a także finansowy i ta książka tutaj jest także zachęcam do zwrócenia na nią uwagi i teraz już państwo macie głos bardzo dziękuję Nie wiem jak tu technicznie z mikrofonem zrobimy bo tu jest a jest drugim no to świetnie Głośnik działa Tak działa głośnik nie działa, no to trudno. Trzeba O no to by tu resztę życia byśmy tu spędzili. Nigdy się nie da powtórzyć dosłownie. Zaraz tu zrobimy jakiś szacher macher, może coś. O, coś tu działa. Coś zaczyna, coś zaczyna działać. Na razie buczy, gra i buczy. No to zanim tu się to stanie, to niech proszę bardzo, ktoś z Państwa ma ochotę zabrać głos, to bardzo proszę, bo to może się nie uporamy z tymi technicznymi tutaj uwarunkowaniami. Proszę bardzo. O polityce gospodarczej, rządu, o tych wszystkich obietnicach nazywamy plus to, plus tamto, bo e, już ostatni pomysł e, pana wicepremiera Morawieckiego, który e, obiecuje osobom, które nie przejdą w wieku tej wcześniejszej emerytury, e, dodatkowe jakieś niesłychane pieniądze, e, no to wie pan, pan to porównuje do bierkizmu, ale ja myślę, że to jest tak ten więcej ten bierkizm proszę pani no z czasów z lat 70 pamiętamy takie, takie sarkastyczne powiedzenie że jak partia mówi że da to mówi prawda to ja myślę że to w tych kategoriach trzeba widzieć jeśli chodzi o poza tym jeśli chodzi o ocenę gospodarczej polityki rządu, tu rzeczywiście pan wicepremier Morawiecki ma stanowisko podobne do stanowiska wicepremiera Eugeniusza Kwiatkowskiego, a nawet silniejsze, bo Eugeniusz Kwiatkowski nie był ministrem finansów, a on przy okazji jest. To jest dodatkowy taki, dodatkowa poszlaka wskazująca na to, że rząd realizuje program przedwojennej sanacji. Program przedwojennej sanacji. Celem przedwojennej sanacji, co zresztą ekspresji z Werbis mówił pan wicepremier Kwiatkowski, ja to kiedyś nawet cytowałem takie jego wystąpienie na zjeździe przemysłowców w Lwowie w 1929 roku, on tam został zapytany, dlaczego rząd daje kredyty inwestycyjne nawet w sytuacji, kiedy jest stuprocentowa pewność, że one nigdy nie zostaną spłacone. I wicepremier Kwiatkowski powiedział właśnie dlatego. Właśnie dlatego, bo to jest najprostsza forma przejęcia państwowej kontroli nad przedsiębiorstwami. I celem sanacji było przejęcie państwowej kontroli nad gospodarką, żeby to zresztą później zostało nawet sformu... sformalizowane w artykule czwartym Konstytucji Kwietniowej z 1935 roku, że w ramach państwa i w oparciu o nie kształtuje się życie społeczeństwa. W ramach państwa. Państwo jest głównym organizatorem już nie tylko życia gospodarczego, ale w ogóle całego życia publicznego i żaden przejaw tego życia nie może wykroczyć poza ramy państwa, to znaczy poza ramy nakreślone przez biurokrację państwową, bo to ona stanowi państwo w praktyce. I y, y, problem polega na tym, i temu służą wszystkie te programy. Y, ja je nazywam rozdawniczymi. Rodzina 500. Problem dodatkowy. Problem polega na tym, że one są wszystkie realizowane za pieniądze pożyczone. Dlatego, że no weźmy program 500. Jego roczne, roczny koszt to jest 24 miliardy złotych, a deficyt budżetowy zaplanowany w tegorocznej ustawie budżetowej to jest prawie 60 miliardów złotych, więc no, to mamy tu jasność, że to jest realizowane za pieniądze pożyczone. Jeżeli tych programów rozdawniczych będzie więcej, no to jasne jest, że trzeba będzie pożyczyć więcej pieniędzy, bo w sytuacji, kiedy narodowy, narodowy potencjał gospodarczy nie został odblokowany, gospodarka polska nie jest w stanie wygenerować takich ogromnych środków. Po prostu nie jest w stanie ich wygenerować. Więc trzeba to, trzeba to realizować za pieniądze pożyczone a więc za cenę wpychania następnych pokoleń w takie uzależnienie od lichwiarskiej międzynarodówki i całego państwa, uzależnienie od lichwiarskiej międzynarodówki. I jeszcze jedna konsekwencja tego się tu jawi w sposób oczywisty, przynajmniej dla mnie. Otóż uruchomienie wszystkich tych programów rozdawniczych. Po pierwsze może zapewnić Prawo i sprawiedliwości wygranie wyborów. No bo wielu ludzi będzie chciało w, w wygraniu wyborów przez pis będzie upatrywało gwarancję kontynuacji tego, że nadal będą dostawać te pieniądze. A nawet gdyby prawo i sprawiedliwość wybory przegrało, to następna ekipa prawdopodobnie będzie musiała te programy realizować. Dlaczego? Dlatego, że one mają charakter praw nabytych. Praw nabytych, których można dochodzić przed sądami, a sądy chętnie tutaj się przyłączą do spółdzielni. A poza tym, no, co prawda, ustawa dezubekizacyjna pokazuje, że jak trzeba, to tam się przechodzi nad prawami nabytymi do porządku, ale, ale w tym przypadku zasięg środowiska objętego programami, rozda programami rozdawniczymi jest tak duży, że nikt się nie ośmieli podnieść na to ręki w warunkach zachowania procedur demokratycznych. Jaka będzie tego konsekwencja? Taka właściwie już jest, że państwo zostało wepchnięte w jednokierunkową ulicę, z której nie ma odwrotu, chyba że się odejdzie od procedur demokratycznych.